marszałku, Wysoka Izbo, pan poseł Godson powiedział, dlaczego chcemy na siłę tworzyć związki partnerskie. Można to pytanie odwrócić. Dlaczego na siłę chcemy kazać ludziom wychodzić za mąż, żenić się, jeżeli sytuacja, w której żyją, w której tworzą rodziny, ja mówiłem o tym, rodziny, tak, rodziny, bardzo często mówimy w tej ustawie o heteroseksualnych rodzinach. Dlaczego nie pozwolić im tworzyć tych związków? Pan poseł Polak mówił o eksternizmach. No jakoś bardzo dobrze znam wszystkie te ustawy, żadnych eksternizmów tam nie znalazłem. Natomiast ja bym chciał przytoczyć i zapytać jednocześnie, prosić o rozwinięcie posłów, sprawozdawców tego tematu, bo w ustawie Platformy Obywatelskiej jest powiedziane, że nie wiemy, ile tych związków jest. Tych związków może być 100 tysięcy, mówię w tej chwili o heteroseksualnych, ale i 2 miliony, to w waszym uzasadnieniu jest. Jeżeli 2 miliony, to są pary, więc 4 miliony osób w tych związkach żyje w Polsce. To jest kilkanaście procent całego społeczeństwa. Prawzorem do tych ustaw tutaj naszych był francuski pakt, więc tam 90% związków to są związki heteroseksualne. Dlatego prosiłbym o trochę więcej informacji właśnie o pierwowzorze tych wszystkich ustaw, o francuskim pakcie.